I teraz chciałbym zaprosić pana profesora Grzegorza Opolskiego z wykładem pod tytułem Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych, wytyczne i praktyka. Pan profesor jest kierownikiem pierwszej katedry i kliniki kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kiedyś przewodniczącym programu Polkart. Konsultantem, ale to nie tego nie. No tak, no tak, konsultantem. Przepraszam. Tak, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, szanowni państwo, wszystkim dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie na dzisiejsze spotkanie. Pan prezes Łanda przedstawił państwu ranking, własny ranking dostępności do wybranych procedur, w tym procedur kardiologicznych, z którego wynika, że jeśli chodzi o dostępność do leczenia świeżego zawału serca, to ona jest jedna z lepszych wśród kardiologicznych i nie tylko. Myślę, że wszyscy jesteśmy pod wrażeniem wczorajszego rankingu, który został ogłoszony, dotyczącego poziomu opieki medycznej w 33 krajach europejskich. Jak państwo pamiętają, Polska znalazła się niestety na dalekim 27 pozycji, ale na szczęście podkreślono w opisie, można znaleźć, że pod względem dostępności do leczenia świeżego zawału serca jesteśmy jednym z krajów z czołówki europejskiej. Ja bym chciał przedstawić państwu w krótkim wystąpieniu zagadnienia związane z wytycznymi, jakie powinniśmy realizować, czy do których jesteśmy zobowiązani przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, oraz pokazać, jak to wygląda w praktyce. Chciałbym zacząć od tego, co myślę dobrze ilustruje zmiany, jakie dokonały się w leczeniu świeżego zawału serca, w poprawie dostępności do leczenia świeżego zawału serca za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej. Na tym przezroczu państwo mają śmiertelność, jaka była wewnątrzszpitalna, jaka była w 2003 roku w świeżym zawale serca. Ona wynosiła prawie 11% i w 2010 roku, gdzie zeszła około 5,5%, więc zmniejszyła się dwukrotnie. Jest to niewątpliwie sukces polskiego środowiska kardiologicznego, kardiologów interwencyjnych, ale również i płatnika Narodowego Funduszu Zdrowia i decydentów Ministerstwa Zdrowia. To był zawał serca z uniesieniem ST, mówimy taki pełnokrwisty zawał serca. W odniesieniu do zawału serca bez uniesienia ST, trochę mniejszego, ale też w perspektywie groźnego, również obserwowaliśmy w ciągu tych 7 lat dwukrotne zmniejszenie śmiertelności. Ale jeśli spojrzymy już na roczne wyniki, to okazuje się, że to już nie jest tak dobrze, nie jest to dwukrotne zmniejszenie śmiertelności w ciągu tych 7 lat, ale zmniejszenie z 19 do ponad 15% w odniesieniu do zawału serca z uniesieniem ST i bez uniesienia ST. Ta śmiertelność również zmniejszyła się, ale widać, że odległe rokowanie w jednym typie i w drugim typie zawału serca jest podobne. To, co chciałbym państwu przedstawić krótko, to epidemiologia ostrych zespołów wieńcowych w Polsce, okres przedszpitalny, szpitalny, najczęstsze błędy, najczęstsze problemy, które mamy i w końcu model docelowy, o którym będziemy tu na pewno w następnych wykładach dyskutowali. W Polsce mamy miliony osób z bólem w klatce piersiowej co roku. Szczęśliwie znakomita większość nie jest to zawał serca. Mamy około ostrych zespołów wieńcowych według ogólnopolskiego rejestru ostrych zespołów wieńcowych, miło mi jest to powiedzieć, to zaczął Polkart, to jest największy europejski rejestr ostrych zespołów wieńcowych. Mamy rocznie około 140 tysięcy chorych z ostrym zespołem wieńcowym. Z tego około 90 tysięcy zawałów serca, w tym 40 tysięcy zawałów serca z uniesieniem ST i około 50 tysięcy to są pacjenci z niestabilną chorobą wieńcową bez dodatnich markerów martwicy. To, co obserwujemy w ostatnich latach, zresztą jest typowe również dla innych krajów, to to, że zwiększa się istotnie na przestrzeni 7 lat, dwukrotnie zwiększyła się liczba zawałów serca bez uniesienia ST, a więc głównie wiążemy to z poprawą diagnostyki
martwicy mięśnia sercowego, wprowadzenia troponin. Państwo wiedzą teraz, że wprowadzono troponiny ultraczułe, a więc należy spodziewać się, że kosztem niestabilnej choroby wieńcowej będzie zwiększała się liczba chorych z zawałem serca bez uniesienia ST, natomiast z uniesieniem ST ona się nieznacznie zmniejszyła, a więc ten przebieg naturalny zawału serca związany głównie z interwencją na naczyniach wieńcowych, jak również wszystko z większą skutecznością prewencji, on ten przebieg naturalny istotnie zmodyfikowany przez nasze postępowanie zmienił się w ostatnich latach. Mówiłem Państwu, jak to wygląda z punktu widzenia naszego rejestru. Spójrzmy może, jak to wygląda z punktu widzenia płatnika. Ile w 2011 roku było hospitalizacji z powodu ostrych zespołów wieńcowych? Otóż okazuje się, że tych hospitalizacji, które nie zakończyły się interwencją na naczyniach wieńcowych, było około 50 tysięcy. Było około 50 tysięcy. Leczenie zachowawcze i około prawie 90 tysięcy to było leczenie inwazyjne. 50-90 tysięcy, a więc to jest akurat około 140 tysięcy chorych hospitalizacji w 2011 roku, a więc te liczby naszego rejestru i płatnika zgadzają się. To, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to to, że zanika leczenie trombolityczne. W 2011 roku płatnik zapłacił tylko za 73 takie świadczenia, a więc wynika z tego, że tylko 73 chorych, może nieco więcej, było leczonych za pomocą trombolizy. Jeszcze kilka lat temu to były przecież tysiące chorych leczonych trombolitycznie. Przejdźmy do okresu przedszpitalnego i to, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, co jest bardzo istotne i pewnie często będą wykładowcy do tego wracali, no, że liczy się niewątpliwie czas, ale diagnostyka w okresie przedszpitalnym. Zwróć uwagę, ta diagnostyka, ona oczywiście w odniesieniu do pacjenta z bólem w klatce piersiowej, który ma podejrzenie świeżego zawału serca z uniesieniem ST, a więc zamknięcia tętnicy wieńcowej, no najprościej, żeby on natychmiast pokonał wszystkie tutaj te po kolei te piętra procesu diagnostycznego i znalazł się w pracowni hemodynamicznej. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich chorych z ostrym zespołem wieńcowym, bo ból w klatce piersiowej ma wiele twarzy. W związku z tym może się okazać, że pacjent ma zatorowość płucną, tętniak rozwarstwiający aorty i lepiej, niekiedy lepiej, żeby on przeszedł te wszystkie szczeble i żeby nie od razu wylądował na stole hemodynamicznym. Nasze wytyczne, ponieważ o tym mam mówić, podkreślają to, że właściwie powinniśmy na wstępie przeprowadzić ocenę, wstępną diagnostykę, bardzo krótką, opartą na badaniu podmiotowym, przedmiotowym i elektrokardiogramie. I jeśli to jest uniesienie ST, wiatr wskazuje, że to jest zawał serca z uniesieniem ST, ten pacjent jak najszybciej powinien się znaleźć w pracowni hemodynamicznej i uważa się, że okno czasowe od pierwszego kontaktu z zespołem medycznym do inflacji balonów w pracowni hemodynamicznej nie powinno być dłuższe niż 120 minut. I pozostaje cała pozostała grupa pacjentów z bólem w klatce piersiowej, która jest grupą zróżnicowaną, heterogenną, w której są osoby, które jest to ból pozawieńcowy, a więc wykluczenie jak najszybsze ostrego zespołu wieńcowego i ewentualnie inne rozpoznanie, czy zwolnienie pacjenta do domu i możliwy ostry zespół wieńcowy, gdzie dalej decydujemy się na podstawie dalszej oceny, już najczęściej w warunkach izby przyjęć i szpitala, czy też oddziału szpitalnego, jak szybkie ma być nasze postępowanie, jak agresywni powinniśmy być w tym postępowaniu. Kolejny krok, ten pacjent trafia, przywieziony jest na SOR czy izbę przyjęć i tutaj ten pierwszy krok to jest dalsze ustalanie rozpoznania i stratyfikacja ryzyka. Czasami on przechodzi, mija ten SOR i to jest dobrze, dlatego że wcześniej była teletransmisja EKG i telekonsultacja i czeka zespół hemodynamiczny na tego pacjenta. No ale również to, co jest ważne, jeśli takiej sytuacji nie było, żeby skrócić okres pobytu pacjenta
na SOR-ze, żeby to było dla niego zielone światło dla pacjenta z bólem w klatce piersiowej, diagnostyki. No i on może dalej trafić albo do pracowni natychmiast, albo na oddział, uznając, że to jest raczej wstępna diagnoza, jest, że to jest ból o charakterze pozawieńcowym i inne przyczyny, należy poszukiwać innych przyczyn, czy też do oddziału intensywnej terapii kardiologicznej ze względu na swój stan ogólny. Wracając do tego naszego bardzo ważnego diagramu, a więc to jest ta grupa pacjentów z zawałem serca z uniesieniem ST, pewnie łącznie tych ostrych zespołów wieńcowych, one stanowią, jak wynika, 1/4, co czwarty pacjent. Następnie potem to jest ta grupa bez uniesienia ST, która powinna mieć wykonaną koronarografię w ciągu pierwszych 24 godzin. To są to pacjenci wysokiego ryzyka, bądź też zdarza się grupa pacjentów bez uniesienia ST, która w ciągu 120 minut, a więc powinna być tak samo traktowana jak zawał serca z uniesieniem ST z zamkniętą tętnicą. Potem następna grupa z ostrym zespołem wieńcowym, która może być w ciągu pierwszych 3 dni hospitalizacji i ostatnia grupa, mniej więcej 30% pacjentów, którzy są wstępnie zakwalifikowani do postępowania zachowawczego, do diagnostyki obciążeniowej, nieinwazyjnej, zwykle diagnostyki obrazowej. Bardzo ważnym elementem w tym postępowaniu naszym jest wykonywanie badania elektrokardiograficznego, które powinno, jeśli mamy wątpliwości, jeśli nadal nie jest jednoznaczne rozpoznanie, powinno być kolejny raz, powinno być powtarzane to badanie, często badanie rozszerzane. Kolejny element niezwykle ważny to troponiny, zwłaszcza dzisiaj ultraczułe troponiny, które powodują to niestety również, że jak tu jesteśmy na sali, to prawdopodobnie co druga, trzecia osoba ma dodatnie ultraczułe troponiny, w związku z tym jeśli miałaby ból w klatce piersiowej, teoretycznie jest kandydatem do koronarografii w pierwszych 24 godzinach. Co dalej, uważa się, że dla prawidłowości postępowania diagnostycznego, wyeliminowania innych przyczyn, powinno być skrócone badanie echokardiograficzne wykonane na wstępie przy przyjęciu pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym. To, co pojawiło się nowego w wytycznych, to, że u pacjentów niskiego ryzyka bądź pośredniego ryzyka ostrego zespołu wieńcowego, którego nie planujemy wstępnie interwencji na naczyniach wieńcowych, czy w ogóle koronarografii, leczenia interwencyjnego, można u tego pacjenta wykonać CT tętnic wieńcowych, a więc tak jak powszechnie w tej chwili u pacjentów chirurgicznych wykonujemy CT, żeby jak najprzejać CT, czy pacjentów z podejrzeniem zatorowości, tak tutaj CT tętnic wieńcowych, CT serca i na tej podstawie dalej to pozwala na skrócenie czasu, bo jeśli nie ma zmian, to wykluczamy właściwie chorobę wieńcową i inne przyczyny i ten z różnych analiz farmakoekonomicznych wynika kosztowo-efektywnościowych, że skraca się czas pobytu pacjenta w szpitalu czy na izbie przyjęć, jak i również się zmniejszają koszty diagnostyki o około połowę. To, co powinniśmy, a to, co jest robione tylko w około połowy od polskich ośrodków, to ocena ryzyka niedokrwienia oraz ryzyka krwawienia, ponieważ dzisiaj stosowane jest bardzo agresywne postępowanie przeciwkrzepliwe, przeciwzakrzepowe. W związku z tym ryzyko krwawienia może być istotne u tych pacjentów. Dlaczego powinniśmy stosować stratyfikację ryzyka? No bo to daje nam szansę wyboru prawidłowej opcji postępowania, referencyjności ośrodka. Wybór strategii postępowania dzisiaj to nie tylko to, czy ma być leczony inwazyjnie, czy nie, ale jeśli w warunkach przedszpitalnych miał nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego, ten pacjent powinien być przewieziony do ośrodka, który ma możliwość wykonania hipotermii, zastosowania hipotermii, jakkolwiek cały czas czekamy na opinię aotmu w tej sprawie. A więc to jest również bardzo istotne dzisiaj, informacja dla pacjenta precyzyjna i dla jego rodziny, jak wygląda sytuacja, a więc te skale ryzyka. I to niewątpliwie takie proste elementy z wywiadu, które pozwalają na to, żeby wybrać tą opcję wstępną postępowania inwazyjnego, a więc pacjenci z nawracającymi bólami, ze zmianami w EKG, jak i z wywiadem wieńcowym czy cukrzycą w wywiadzie, ci zwykle trafiają wybierana jest u nich opcja leczenia
inwazyjnego, no, znaczy wstępnie inwazyjnego, to znaczy do koronarografii, po niej dopiero powstaje decyzja. Jakie są najczęstsze błędy, z których zdajemy sobie sprawę? Otóż wiemy, że średni czas od początku bólu w klatce piersiowej do pierwszego kontaktu medycznego, to co nazywamy opóźnieniem ze strony pacjenta, w odniesieniu do pacjentów z uniesieniem, z tym ze zawałem serca, z uniesieniem ST wynosi 2 godziny. Czy to jest dużo, czy mało? No, staramy się to zmniejszyć, ale to jest mniej więcej w innych krajach jest podobnie, europejskich. Średni czas od początku bólu do pierwszego kontaktu 2 godziny. Średni czas od pierwszego kontaktu medycznego do inflacji balonu to jest też około 2 godziny. Cały czas dążymy do skracania tego w okresie przedszpitalnym, jak i już w samym w szpitalu, żeby ten okres był krótszy. Co się dzieje, to mówiłem o tym, opóźnienie z winy chorego, opóźnienie z winy transportu, niepodanie leków wspomagających. Te leki wspomagające to jest podanie aspiryny, heparyny i klopidogrelu. Są nowe opcje, trzeba powiedzieć, z nowymi lekami, to znaczy z prasugrelem i ticagrelolem, które można podać w warunkach już przed czy też po wykonaniu koronarografii, jeśli chodzi o prasugrel, który szybciej znacznie ma efekt przeciwpłytkowy niż inne leki. Teraz na samym SOR-ze to, co jest błędem, to jest oczekiwanie na konsultację, oczekiwanie na troponiny w STEMI. Pacjent ma zawał serca, czeka się na troponiny, no, ale ma zamkniętą tętnicę. Nie jest to wcale rzadkie dzisiaj niestety. Błędne rozpoznanie ostrego zespołu wieńcowego i fakt, że w samym szpitalu jest zła logistyka i w związku z tym ten czas od przejazdu z izby przyjęć czy SOR-u do pracowni jest powyżej 30 minut. Model docelowy, to czym mówimy, chcielibyśmy. Toż po pierwsze chcemy, żeby powyżej 80% chorych ze STEMI było leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową i około mniej więcej 60% z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia ST było leczonych w pierwszych 24 godzinach. I miło mi jest powiedzieć, że tak jest w Polsce, że w tej chwili z danych konsultantów wojewódzkich około 85% wszystkich chorych ze świeżym zawałem serca z uniesieniem ST jest leczonych w Polsce za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej. Liczba pierwotnych angioplastyk wieńcowych na 1 000 000 mieszkańców jest około 850. To jest dobry wynik, pewnie jesteśmy w pierwszej trójce krajów europejskich na pierwszym miejscu, z około 1000 jest Szwajcaria, na drugim Niemcy, pewnie w około 900. Następnie, żeby ten system integrował opiekę przedszpitalną, szpitalną i poszpitalną, był zgodny z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, otwarty na innowacyjność, o czym dzisiaj będziemy mówili, jednocześnie wykorzystywał regionalne możliwości doświadczenia, wykorzystał możliwość telekardiologii, teletransmisji i telekonsultacji. W Polsce jest tak, że staramy się, żeby za logistykę, koordynację i nadzór odpowiadał konsultant wojewódzki, żeby on współpracował, co nadal niestety nie jest to ta współpraca zadowalająca, z ratownictwem medycznym, żeby był wielospecjalistyczny zespół włączony w leczenie chorych, żeby była ocena jakości leczenia tych pacjentów. Państwo wiedzą, jest problem z opóźnieniem wynikającym z przewiezieniem pacjenta do ośrodka bez kardiologii interwencyjnej. Tutaj między innymi jest pokazane zalecenia, większość wojewodów wydała takie zalecenia, w których jest podkreślone, że pacjent z rozpoznanym w okresie przedszpitalnym zawałem serca z uniesieniem ST powinien być transportowany do ośrodka kardiologii inwazyjnej, a nie do najbliższego szpitala, gdzie nie ma takich możliwości, gdzie nie ma 24-godzinnego dyżuru hemodynamicznego. I znowu z wojewody świętokrzyskiego akurat tutaj punkt również ważny, podkreślający znaczenie transportu wewnątrzszpitalnego, żeby on był skrócony do maksymalnie do pacjenta z świeżym zawałem serca z uniesieniem ST. Wiemy, że jest dobrze, jeśli chodzi o dostępność do leczenia inwazyjnego świeżego zawału serca. Wiemy, że te czasy są jednak zbyt duże i nad tym trzeba pracować.
Okres szpitalny również tu jest skuteczne leczenie zastosowane. Gorzej jest z okresem poszpitalnym i w tym między innymi upatrujemy to, że ta śmiertelność nie jest tak wyraźnie zmniejszona, jak to mamy w okresie wewnątrzszpitalnym, że trudniej jest potem tych chorych prowadzić. Zresztą przeżywa więcej tych chorych z niewydolnością serca dzisiaj i to jest grupa trudna, wymagająca szczególnej opieki. A więc to, co jest ważne, myślę, mówimy o tym zintegrowanym systemie opieki, o którym się nam marzy, że udział pacjenta w programie rehabilitacji kardiologicznej dzisiaj to jest nie więcej niż 17-20%. To jest jednak monitorowanie, zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach, pierwszych 4-6 tygodniach pacjenta z obniżoną frakcją wyrzutową w kierunku kwalifikacji jego do kardiowertera, defibrylatora, czasami z funkcją resynchronizującą. No i wspieranie wysiłków i pacjenta, jak i rodziny do zmiany stylu życia i do przestrzegania zaleceń, co powinno mieć miejsce już w okresie szpitalnym. To jest podkreślone to, żeby jak spowodować, jak zbliżyć praktykę do standardów, a więc logistyka przedszpitalna, o której mówiłem, bardzo ważny element, okresowa ocena jakości diagnostyki i terapii. I tutaj takimi punktami ważnymi są stosowanie skal ryzyka, to czy rozpoznanie wstępne odpowiada rozpoznaniu końcowemu, czas interwencji, jaki był sposób oceny, czasy transportu wewnątrzszpitalnego, zewnątrzszpitalnego, śmiertelność wewnątrzszpitalna, śmiertelność 30-dniowa, ale również to, co niedawno, co udało nam się zrobić w odniesieniu do województwa opolskiego, określić, co w pewnym sensie świadczy o jakości, to jakie są ponowne hospitalizacje tej grupy pacjentów w perspektywie miesiąca i roku, co wiemy, że co siódmy pacjent po angioplastyce wieńcowej trafia ponownie do szpitala. Możemy zidentyfikować, mając dane z funduszu, jakie to są przyczyny. Myślę, że to jest istotne, ale to jest, może być przedmiotem innych już kolejnych sympozjum pewnie. Jest, mówiłem o, może ważna jest edukacja społeczeństwa, to jest taki program Zawalcz o serce, podjęty przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych, pewnie pan profesor Karcz będzie to wspominał. I już na koniec chciałbym podkreślić, że no, w kardiologii jest teraz modne określenie Heart Team. Więc jeśli mówimy o chorym z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego, to pozwoliłem sobie taki określić, jak ten Heart Team wygląda. I obok kardiologa interwencyjnego, kardiochirurga, lekarza OIOK, na pewno tu się znajduje lekarz izby przyjęć, rodzina, świadkowe, bo często ten ostry zespół wieńcowy zaczyna się od nagłego zatrzymania, czasami, rzadko na szczęście, zaczyna się od nagłego zatrzymania krążenia, lekarz czy ratownik karetki R, w tej chwili to jest 2/3 ratowników, koordynatora, do którego dochodzi to zgłoszenie o ostrym zespole wieńcowym, lekarza rodzinnego, do którego czasami trafia ten pacjent, no i przede wszystkim to w dużym stopniu zależy od chorego z bólem w klatce piersiowej, a więc można powiedzieć, że ten team tak mniej więcej wygląda. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo Panie Profesorze. Oczywiście pytania pozostawimy na czas dyskusji.